Starostwo powiatowe w Gnieźnie powoli finalizuje rozbudowę zaplecza parkingowego przy szpitalu Pomnik Chrztu Polski przy ulicy 3 Maja. W związku z jego rozbudową oraz przeprowadzką wielu oddziałów z ulicy Świętego Jana i Poznańskiej problem narastał. Sytuacja ma zostać rozwiązana dzięki inwestycjom, które poczyniono w tym miejscu. Jeden parking powstaje w ciągu ulicy Grzybowo, a drugi będzie budowany na działce o powierzchni 1459 m2 za nowym budynkiem szpitalnym. Ten problem będzie mocno zneutralizowany. Rzeczywiście powstał piękny obiekt, ale za tym myślę oczywiście o nowym szpitalu, który został oddany 2 lata temu. Natomiast za tym nie poszły miejsca parkingowe, a mówimy o dużym podmiocie, który angażuje bardzo dużo pracowników, ale przecież to nie tylko i wyłącznie pracownicy tam mają problem, ale przede wszystkim ci, którzy przyjeżdżają ze swoimi zdrowotnymi problemami, a często nie są w stanie przejść kilku metrów. W związku z tym postanowiliśmy bardzo szybko ten problem rozwiązać, czyli od ulicy 3 Maja powstanie 20 parę miejsc parkingowych. Właściwie ta inwestycja już się odbywa i będzie oddana za kilka dni. Natomiast zarząd podjął kolejną decyzję o kolejnym parkingu, który będzie na tyłach szpitala, ponad 30 miejsc. Myślę, że to w jakiejś tam formie na pewno pomoże szpitalowi, ale przede wszystkim tym, którzy będą do tego szpitala docierać. Koszt drugiej inwestycji to 800 tysięcy złotych. Umowa na to została już podpisana, także jest firma, która do tego tematu podchodzi. Myślę, że w pierwszym półroczu przyszłego roku parking został oddany, będzie do użytkowania. Pierwszy parking, jeszcze raz podkreślam, od ulicy 3 Maja, jeszcze w tym roku. Przypomnijmy, że starostwo przygotowuje dalsze scalanie szpitala, czyli przeniesienie na ulicę 3 Maja jego wszystkich oddziałów. Pierwszym warunkiem dla tych planów jest właśnie budowa nowych parkingów.